sytuacja jest bardzo chora oczywiście, ponieważ nie rozumiem, jak władza może adekwatnie robić takie rzeczy, które ona robi, tak, w stosunku innego państwa. Chodzi o Rosję. Ja jestem bardzo zdenerwowana z tego tematu. Ukraina wiele chłopaków już straciła i jak ta wojna będzie, to jeszcze więcej. Wszyscy czekamy na to, co będzie. Ja gdzieś dalej tam w środku cały czas liczę na to jednak, że Putin nie zdecyduje się na rozpoczęcie otwartych działań, a nawet jeśli te działania się rozpoczną, to uważam, że one nie będą tak pełnoskalowe, jak według wielu opinii możemy słyszeć. Ta sytuacja zgoła jest zupełnie inna. Przed rokiem 2014, jeszcze przed zajęciem wschodnich terenów Ukrainy i aneksji Krymu, społeczeństwo ukraińskie tylko w 30% opowiadało się za przystąpieniem do NATO, bo NATO daje stabilizację. Natomiast od 2014 roku ta opinia publiczna o przystąpieniu do NATO tak ewoluuje, że dzisiaj szacuje się już między 60 a 70% społeczeństwa twierdzi, że NATO jest Ukrainie bardzo, bardzo potrzebne i pod skrzydłami NATO państwo i mieszkańcy Ukrainy byliby, obywatele Ukrainy byliby bezpieczni. Tyle czasu, ile trwa ta wojna, to już 8 rok, tam jest mój brat, jako wojskowy, tak? I oczywiście, że bardzo żal każdą rodzinę, która straciła brata, ojca, męża, mamy, siostry i tak dalej. I także bardzo się martwię o tym, czy mój brat wróci kolejny raz do domu. Mogę tylko pisać, nawet nie zawsze. Dzwonić nie mogę, bo wszystko się słucha. Nawet zdjęcie, żeby wysłał jakieś, też jest problem. To bardzo boli. Należy pamiętać o tym, że siły, jakie zgromadziła Federacja Rosyjska wzdłuż granic Ukrainy, są niewystarczające na okupację tak dużego terytorium, jakie planowane jest, jakie planują zająć, czyli oprzeć się o linię Dniepru i podejść aż pod Kijów. 130 czy 150 tysięcy żołnierzy, jaką według danych wywiadowczych Federacja Rosyjska zgromadziła wzdłuż granic ukraińskich, wystarczy na rozpoczęcie działań wojennych, ale zdecydowanie nie wystarczy na późniejszą okupację. Ja uważam, że ta wojna to jest dopiero jakby tylko po prostu informacyjna. Nie będą po prostu jakby wchodzić na nasz terytorium, bo jakby jest dopiero jeszcze z drugiej strony NATO i inne rzeczy, jakby nikt nie chce tej wojny. Strona ukraińska rozmawia i te rozmowy dyplomatyczne dalej trwają i oczywiście Ukraina też liczy na pomoc krajów Europy Zachodniej, oczywiście jak najbardziej Polski. Nie możemy postrzegać granicy polsko-ukraińskiej jako czegoś odległego, co nas nie dotyczy. Ta granica jest nam szalenie bliska, jest ona dla nas o strategicznym znaczeniu i Polska jako kraj i członek chociażby Paktu Północnoatlantyckiego musi zrobić naprawdę absolutnie wszystko, co jest możliwe, aby wesprzeć rząd Ukrainy, no i za wszelką cenę starać się nie dopuścić do zarzewia konfliktu, a jeżeli do niego dojdzie, no to musimy również wspierać Ukrainę w tym, aby jak najlepiej poradziła sobie w obronie swoich granic. Ukraina jest przygotowana do działania. I cały czas podkreślam, jak podają dyplomaci i ukraińscy, iż chcieliby rozmów dyplomatycznych, aby konflikt był załagodzony jak najbardziej pokojowo. Mieszkam już 5 lat w Opolu. На Україні залишилась мама, вона там мешкає і хоче далі мешкати в Україні. В Україні мама родини, мама, брат. Моя родина не огляда жодних телевізій, інших таких речей, якби нікого то вже не цікаві, бо просто вже то триває, вже 7 років та війна триває, якби і то все просто є по то, щоб po prostu jakby zdezorientować nasz kraj. Ja myślę, to my w Ukrainie mamy mądrych ludzi i oni już wiedzą, co potrzebna robić.